Cześć! Dziś robimy sobie czat make-up. Mam nowości marki Felica, paletki do twarzy oraz paletki cieni do powiek, więc chciałabym przy Was je zaprezentować, chciałabym je poużywać. Dostałam też od Was kilka pytań na Instagramie, zrobiłyśmy sobie taką ciekawą ankietę, ponieważ publikowałam wszystkie pytania jak leci, jakie otrzymałam i to Wy wybierałyście na podstawie tego, co jest dla Was interesujące, które właśnie tematy poruszymy. I pierwszym pytaniem, od którego sobie zaczniemy, ja będę używała bazy pod cienie Cooler Caramel, jak działać jednocześnie na skórę trądzikową, ale suchą i ściągniętą. I ja tutaj chciałabym przede wszystkim zwrócić uwagę na to, że być może pewną wskazówką będzie, jeżeli ta osoba, jeżeli macie taki problem, troszeczkę ujednolicicie sobie nomenklaturę, czy aby z pewnością dobrze oceniacie swój typ i podtyp cery, bo to może Wam zasugerować, czy Wasz problem jest typowo kosmetyczny, czy może lepiej już udać się po poradę do lekarza. O co mi tutaj chodzi? Ponieważ zwróciłam uwagę w tym pytaniu, że osoba opisuje swoją cerę jako trądzikowa, sucha i ściągnięta. No i o ile sucha, trądzikowa mówi się tak o typach, podtypach cery, o tyle ściągnięta, to już nie wiem, czy było to napisane celowo, nie, że ta osoba zrobiła to z premedytacją, że wiesz, to nie jest żaden typ czy podtyp cery, tylko po prostu sugeruje, że po umyciu ma takie odczucie. Czy może jednak ta osoba nigdy nie korzystała z czegoś takiego, żeby pomóc sobie ujednolicić w głowie to, czym są typy, podtypy cery. Więc zacznijmy może od tego, że wyróżniamy cztery typy cery. Wiem, być może niektórym z Was się wydaje, Boże, po co ona to mówi i robi taki wykład, bo chodzi mi o to, żeby właśnie w pełni przedstawić, jak radzić sobie z takim problemem, jak zacząć od podstaw i jak sobie usystematyzować tą pielęgnację. I to jest bardzo ważne, żeby właśnie zacząć od określenia, albo chociaż przybliżenia sobie, czy ja dokładnie dobrze zdiagnozowałam swój problem. I od tego, jak sobie wyjdziemy, od tego, czy diagnoza jest poprawnie postawiona, no to będzie nam potem łatwiej dobierać kosmetyki pielęgnacyjne. Więc jeżeli mamy cztery typy cery, i to jest sucha, normalna, mieszana, tłusta, i każdy z nas ma tylko jeden typ cery. Natomiast podtypów można mieć kilka, można mieć jeden, można nie mieć żadnego. I na przykład cera trądzikowa jest podtypem cery. I to oznacza, że można mieć skórę suchą i skóra sucha charakteryzuje się tym, że jest skórą, która wymaga nie tylko nawilżenia, ale też natłuszczenia. Charakterystyka skóry suchej jest taka, że to jest skóra, która nie tylko ma uczucie takiego odwodnienia, że jest niedostatecznie nawilżona, ale dodatkowo brakuje jej lipidów. Jest to skóra, która nie produkuje odpowiedniej ilości bariery hydrolipidowej. To jest skóra, która często ma szorstki na skórek, która ma suche skórki, która mówi, że skóra oleje wypija. To jest właśnie skóra sucha. I oczywiście na takiej skórze pojawić się trądzik może się rozwinąć, bo wtedy bardzo często jest to problem albo zażywanych leków, albo właśnie zmian jakichś hormonalnych, albo zmian innych chorobowych. I wtedy, jeżeli masz typowo skórę suchą rzeczywiście i jest na niej trądzik, badania, co się stało, dlaczego na takim typie skóry, na którym trądzik raczej nie powinien się pojawić, właśnie problem się pojawia, bo tutaj na takie schorzenie kosmetyki nie pomogą. To znaczy można wzmacniać barierę hydrolipidową skóry, możemy tą skórę nawilżać i natłuszczać, ponieważ jest skórą suchą i tego wymaga, a dodatkowo na te zmiany trądzikowe możemy działać jakimiś na przykład preparatami punktowymi, wspomagać gojenie tych zmian. No ale wiadomo, że my nie chcemy tylko i wyłącznie działać objawowo, czyli jak już wyprysk jest, to jego goić, tylko trzeba znaleźć przyczynę, co jest właśnie przyczyną takiego stanu rzeczy. Szukamy przyczyny, bo kosmetyki nam nie pomogą na przykład na hormony, na to, jakie leki zażywamy, na jakiś stres, na dietę. Więc tutaj kosmetyki nam niestety nie pomogą zahamować takich zmian trądzikowych i trzeba udać się do lekarza. Natomiast jeżeli tutaj na przykład jest problem z diagnozą typu cery i ty tak naprawdę nie masz skóry suchej i trądzikowej, tylko na przykład masz skórę odwodnioną. Czym jest skóra odwodniona w przeciwieństwie do skóry suchej? Cera odwodniona to cera, która wymaga nawilżenia,
ale niekoniecznie wypija wszystkie emolienty, oleje, które ty na nią nakładasz. Możliwe, że ta skóra bardzo dobrze reaguje na kremy, nawet o takiej bogatszej konsystencji, ale jak nałożysz olej, no on się nie wchłania całkowicie. Może częściowo, to też zależy od właśnie preferencji skóry, od tego, jaki olej zastosujesz, ale raczej nie ma takiego efektu, że olej zostanie wypity. Przeciwnie, ta skóra jednak może mieć tendencję do komedogenności i na przykład niekoniecznie dobrze reagować na bardzo taką treściwą pielęgnację. Jeżeli dodatkowo na przykład pijesz mało wody w ciągu dnia, zapominasz właśnie o stosowaniu jakichś kosmetyków właśnie o właściwościach nawilżających, to może tutaj być problem z odwodnieniem, ale cera odwodniona to jest podtyp cery. I podtyp cery odwodnionej może się rozwinąć na każdym typie skóry, zarówno na przy skórze suchej, to jest bardzo często ze sobą powiązane, ale również na cerze na przykład normalnej. I dlatego to odwodnienie jest taką cechą, którą zakładamy, że zawsze jakakolwiek ta cera nie jest, to można ją traktować jako odwodnioną i wymaga nawilżenia, bo nawilżenie ma bardzo szerokie spektrum działania, o czym pisałam Wam na blogu, więc link będziecie miały poniżej. Natomiast warto na to zwrócić uwagę, że cera odwodniona to taka cera, która potrzebuje nawilżenia, ale niekoniecznie tego natłuszczenia. I właśnie jeżeli będziemy miały jednocześnie skórę, która na przykład ma problemy trądzikowe, a bardzo często na przykład jest też skórą, która ma tendencję do przetłuszczania się lub jest cerą normalną, to odwodnienie będzie nasilać te zmiany. Jeżeli ktoś ma skórę normalną i ją odwodni, i ta skóra zazwyczaj, jeżeli dobrze jest pielęgnowana, prawidłowo pracuje, wygląda dobrze, ale my ją odwodnimy i ta skóra sama z siebie będzie próbowała nasilić pracę gruczołów łojowych, żeby hamować utratę wody z naskórka, żeby hamować to odwodnienie jeszcze większe. I wtedy z cery normalnej robi się nam cera na przykład tłusta. Więc tutaj jest na to warto zwrócić uwagę, że właśnie to odwodnienie cery może nam wpływać na to, że będzie problem z oceną, jaki tak naprawdę my mamy typ cery. No i tutaj dochodzimy do jednej kluczowej kwestii. Ja wyróżniam coś takiego jak rozregulowana praca gruczołów łojowych. Cera z rozregulowaną pracą gruczołów łojowych, czyli właśnie taka cera, na której doszło do tego, że poprzez na przykład nieprawidłową pielęgnację ta skóra zaczęła intensyfikować wszystkie procesy, które w niej zachodzą. Między innymi może tak właśnie być, że doszło do rozregulowania pracy gruczołów łojowych i ta skóra produkuje zbyt dużo sebum, nawet jeżeli nie potrzebuje, ale ona to już robi, bo dostała zbyt dużo bodźców. I teraz chodzi o to, żeby tę cerę unormalizować, unormować jej pracę. I cera, niezależnie ona jaki ma typ, ale pod typem, jeżeli jest rozregulowana praca gruczołów łojowych, to właśnie bardzo często jest ciężko ocenić, jaka ta skóra rzeczywiście jest. I bardzo często, jeżeli rozmawiam z kimś i ktoś mi mówi, ja nie wiem, jaką mam cerę, bo ona się jej przetłuszcza, jest sucha i jest ściągnięcie, ale łatwo się zapycha, to bardzo często, jak próbuję naprowadzić i pytać właśnie pod kątem tego, czy ta cera może mieć rozregulowaną pracę gruczołów łojowych, to się bardzo często okazuje, że tak jest. I bardzo ciężko jest, mając typ rozregulowany, skóry z rozregulowaną pracą gruczołów łojowych, bardzo ciężko jest ocenić swój typ cery. Ale jest to normalne i taka jest charakterystyka. I w takiej sytuacji należy przede wszystkim uspokoić tą skórę, unormalizować tą pracę gruczołów łojowych, ale nie na siłę i na przykład nagle zacząć ją bardzo mocno oczyszczać, żeby właśnie ją unormalizować, czyli oczyścić, niech ona mniej produkuje sebum. Nie. Właśnie trzeba prawidłowo ją pielęgnować, nawilżać, intensyfikować to nawilżenie, żeby uspokoić tą skórę, uspokoić tą pracę gruczołów łojowych, dać sygnał skórze, ja Cię nawilżam z zewnątrz, Ty sama już nie musisz aż tak pracować. Ta skóra, ona wróci na swój własny tor. Tylko początki są zawsze trudne, bo zanim skóra wyhamuje tą swoją pracę, to ona szaleje. Także to jest do zrobienia. I w momencie, kiedy dojdzie do tej normalizacji pracy gruczołów łojowych, to wtedy jest znacznie łatwiej ocenić, na jaki mamy typ skóry, bo wtedy już to po prostu widać, że jest jakiś schemat jednolity, jak ta skóra się właśnie zachowuje i wtedy właśnie łatwiej jest się dopasować. Ja Wam podlinkuję w opisie tego filmu linki do moich notek na blogu, ponieważ ja Wam tam pisałam o typach i podtypach cery, więc żebyście sobie to mogły usystematyzować, poczytać, jakie są te typy, podtypy i ewentualnie jakie Wy macie, bo to jest, myślę, ciekawe i to jest fajny punkt odniesienia do tego, żeby potem szukać sobie kosmetyków. To jest pomocne dla wielu osób, chociaż nie może być takim, wiecie, jedynym słusznym wyznacznikiem, bo bardzo często jest tak, że na przykład ktoś ma cerę
tłustą, trądzikową, a okaże się, że spasuje mu jakiś olej, który jest typowo do skóry suchej. Preferencje skóry są przeróżne, więc traktujcie sobie ten post bardziej jako takie właśnie jakaś pomoc, ciekawostka, coś, co może Was naprowadzić na jakieś ciekawe rozwiązania, ale nie jako takie, wiecie, klamka zapadła, amen w pacierzu, bo ile skór, tyle przypadków. I druga notka, którą Wam też podlinkuję, to właśnie jak pielęgnować skórę z rozregulowaną pracą kurczołowo-łojowych. Właśnie jak stopniowo dostarczać nowych kosmetyków, które będą tą skórę nawilżać i w ten sposób tak normalizować, w sensie wyciszać, uspokajać tą skórę, żeby ona już sama z siebie nie miała tych bodźców do takiej mocnej pracy. Zagadałam się, ponieważ chcę przejść do makijażu oczu, a w momencie, kiedy ja tak bardzo dużo mówię, zapominam, co robię na oczach, a wiadomo, nie chciałabym wyjść z jakimiś tam pandami na oczach, więc ja mam tutaj dzisiaj dwie paletki do cieni, do powiek Felica. Już Wam pokażę, jak one wyglądają. Jedna jest taka bardziej w brązach, druga jest bardziej w różach. Uważam, że są świetne na przykład, jeżeli chodzi o kwestie takie wyjazdowe. Całkiem są uniwersalne, chociaż przyznam, że brakuje mi tutaj takiego jednolitego beżu, no ale to opcjonalnie można sobie przypudrować trochę pod brwią i w ten sposób, żeby łatwiej wychodziła taka, wiecie, ładne przejście, ładna chmurka. I dzisiaj właśnie będę korzystać, robić makijaż z tych dwóch palet. Przyznam, że bardziej by mi w tym momencie może pasował ten w brązach do stylizacji, którą dzisiaj mam, ale ostatnio zrobiłam makijaż z tym różem i on jest tak piękny, jakoś tak wyjątkowo dobrze podbija moją tęczówkę, że ja dzisiaj chyba gdzieś ten róż sobie przemycę. Dobrze, więc powoli przejdźmy już do makijażu oka i zacznę sobie od tej różowej palety, od takiego brzoskwiniowego, ciepłego odcienia. Co ja sobie tutaj jeszcze zapisałam, bo mam notatki. No i tak, jeżeli chodzi o tą cerę taką, która jest trądzikowa, ale jednocześnie ściągnięta i sucha, już tak zakładając, że rzeczywiście autorka pytania dobrze swoją cerę oceniła i faktycznie ma taki dość niespotykany typ cery, czyli cera sucha i jednocześnie trądzikowa, podstawą jest zrobienie badań i sprawdzenie tego, czy aby na pewno tam nic złego się w skórze nie dzieje, bo właśnie taki trudny typ cery bardzo często jest objawem, że coś jest w organizmie nie tak. Ja tutaj nie chcę, wiecie, wyrokować, bo ja lekarzem nie jestem, ale szczerze zachęcam, żeby udać się do dermatologa, zrobić odpowiednie badania, nie tylko do dermatologa, bardzo często warto się również jest wybrać do endokrynologa, ginekologa, czyli również zbadać hormony. Warto także, jeżeli tylko macie ku temu możliwości, zrobić różne badania pod kątem pracy układu pokarmowego, bo takie zmiany ala trądzikowe zdarza się, że są pochodzenia takiego właśnie od nieprawidłowej pracy żołądka, jelit, wątroby. Także tutaj warto sobie jest też to przebadać dla własnego spokoju. No i zakładając, że jest to taka skóra trudna właśnie w pielęgnacji, to tak jak zaznaczyłam wcześniej, ważne jest, żeby taką skórę no, nawilżać, bo przede wszystkim traktujemy ją jako skórę, która jest sucha, czyli no, musimy takiej skórze dostarczać i nawilżenia, i natłuszczenia, bo mówimy o skórze suchej, więc również tych lipidów trzeba jej dostarczać. Ale musimy to robić tak, żeby ta skóra była dobrze nawilżona, bo jeżeli nie dostarczymy odpowiedniej ilości tego nawilżenia, ta skóra może się budować i tych zmian trądzikowych może być więcej. Na te zmiany trądzikowe możemy działać punktowo, czyli na przykład serum na wypryski z Sylwek, olejek z drzewa herbacianego, ostatnio testuję mochanie, jest bardzo fajny, więc tutaj mogę też polecić, ale ogólnie olejek z drzewa herbacianego moja skóra wyjątkowo lubi, jeżeli chodzi o wypryski. To jest taka kwestia dość indywidualna. Na wypryski również olej z czarnuszki, olej tamanu, warto sobie wzbogacać pielęgnację tymi olejami lub po prostu szukać ich w kosmetykach, niacynamid. On systematycznie długo stosowany z jednej strony poprawia nawilżenie skóry, poprawia syntezę ceramidów na skórka, ale z drugiej strony też bardzo dobrze wspomaga gojenie niedoskonałości. Stąd zwracam na niego uwagę. Również to uczucie ściągnięcia, o których mówi autorka pytania, że ma tą skórę, która jest ściągnięta. Nie bać się bardziej treściwych konsystencji kosmetyków myjących. Przede wszystkim musisz unikać tych kosmetyków, które dają Ci to uczucie ściągnięcia. Więc koniecznie spróbuj sobie jakieś delikatniejsze kosmetyki, przykładowo emulsje. Jeżeli po emulsji nawet
masz uczucie ściągnięcia, sięgaj po mleczko. Co z tego, że masz zmiany trądzikowe? Musisz sięgać po mleczko, bo musisz tą skórę nawilżyć, żeby ona się trochę uspokoiła i w miarę zmniejszyła tą ilość występowanych, tych pojawiających się zmian trądzikowych. Natomiast może się właśnie okazać, że ten trądzik to jest coś, co nie jest pochodzenia od kosmetyków, tylko z czegoś innego. No ale oczywiście tutaj ważne też jest, żeby zwrócić sobie uwagę, czy stosujesz kosmetyki, które nie naruszają bariery hydrolipidowej skóry. Bo jeżeli używasz takich kosmetyków, no to nic dziwnego, że dochodzi do tej suchości, bo nasilasz tą suchość, ale z drugiej strony również naruszanie bariery hydrolipidowej działa aknegennie, bo tą skórę się podrażnia, podrażnia się gruczoły łojowe i efekt jest taki, że skóra się buntuje, pojawia się coraz więcej niechcianych przyjaciół na twarzy, stąd ja tak bardzo mocno zwracam na to, żeby używać kosmetyków, które nie naruszają bariery hydrolipidowej skóry, bo to nie tylko ma znaczenie w przypadku skór, które są właśnie jakieś suche, wrażliwe, że ta wrażliwość może być nasilona, ale również właśnie, jeżeli ktoś ma tendencję nie do komedogenności, tylko do aknegenności, to właśnie naruszanie bariery hydrolipidowej będzie nam bardzo tutaj pokazywać rogi po prostu. Więc na to również chciałabym zwrócić uwagę. Wróciłam sobie właśnie do tej paletki brązowej i tak podkreślam sobie jeszcze to załamanie. Przy czym nie dochodzę do samego kącika na dole, bo chcę sobie dzisiaj tak unieść powiekę. Również w przypadku takiej skóry, która jest właśnie sucha, ale trądzikowa, chciałabym też przypomnieć o tym, jak ważne są peelingi. I chciałabym tutaj zwrócić uwagę, że bardzo ważny jest w takim przypadku peeling, który jest robiony systematycznie, ale nie ani mocno, ani zbyt często. Więc na przykład raz w tygodniu peeling enzymatyczny, albo jakiś ziarnisty z delikatniejszych, lub peeling kawitacyjny jest bardzo dobrą opcją. No i jeżeli się okaże, że Twoja cera to jednak te problemy nie są typowo kwestią kosmetyczną, tylko coś tam się w organizmie dzieje, to przede wszystkim słuchać się zaleceń lekarza. To jest bardzo, bardzo ważne, żeby unormować to, co się w organizmie dzieje, wyzdrowieć. I jednocześnie warto jest na przykład skusić się na jakąś kurację kwasami, tylko ja bardzo proszę, żeby u specjalisty, żeby to zrobić właśnie pod okiem osoby doświadczonej, która będzie wiedziała, jaki kwas dobrać, z jaką częstotliwością do takiego trudnego typu cery, żeby jej nie zaszkodzić, bo zbyt intensywny peeling właśnie może nam zadziałać w drugą stronę, że ta skóra będzie jednocześnie bardziej jeszcze sucha, no bo kwasy, wiadomo, one nam złuszczają na skórę, więc to odwodnienie bardzo często przy kwasach się pojawia. Więc żeby tej skórze nie zaszkodzić, ale jednocześnie wspomagać gojenie tych zmian trądzikowych, dlatego tutaj bardzo, bardzo polecam, żeby nie robić tego na własną rękę, tylko naprawdę udać się do specjalisty. Dobra, teraz przejdziemy sobie do dolnej powieki, wracam do tej różowej palety i tu jest taki... To jest fioletowy cień, ale on jest taki lekko przygaszony, nie jest zbyt ciemny, więc nim sobie podkreślę troszkę dolną powiekę. I kolejne pytanie było, czy polecam jogę twarzy, ćwiczenia, face fitness, co o tym sądzę, czy to w ogóle rzeczywiście może dać jakiś rezultat. I to, co autorka pytania tutaj napisała, dokładnie, czy może wpłynąć na owal twarzy i jędrność skóry. I moje drogie, joga twarzy, ćwiczenia twarzy, face fitness jest analogiczne do jakichkolwiek ćwiczeń fizycznych, więc tak, jak najbardziej ćwiczenie mięśni twarzy oczywiście, że ma przełożenie na to, jak nasza skóra wygląda. Kwestia tylko tego, czego my oczekujemy, jakich rezultatów, bo jeżeli chcemy odmłodzić skórę, to czy byłybyśmy w stanie ciało odmłodzić ćwiczeniami fizycznymi? W pewnym sensie tak. Zaczynając ćwiczyć, skóra robi się bardziej jędrna, ale no nie wracają nam lata. Więc tak samo jest ze skórą na twarzy. Jeżeli już są jakieś głębokie zmarszczki, no to fitness na nie nie pomoże, nie cofnie tych zmian. One już są zbyt mocne piętno odbiły na naszej skórze. Natomiast jeżeli chcemy pracować nad tą skórą, opóźniać procesy starzenia, to jak najbardziej utrzymywanie skóry w dobrej kondycji ma tutaj znaczenie. Oczywiście rozbudowa tkanki mięśniowej na twarzy przekłada się na to, że ta skóra jest bardziej napięta, tak, jeżeli, bo po prostu to, co jest pod tą skórą, się bardziej wypełnia.
Tak samo jak wtedy, kiedy na przykład tyjemy i wtedy więcej jest tej tkanki tłuszczowej pod skórą i też buzia, no pomimo tego, że jest bardziej okrąglutka, to jednak ta skóra jest bardziej napięta, no bo się wszystko pod spodem wypełnia. Natomiast czy zmieniają się rysy twarzy, czy owal twarzy? Tak. No bo właśnie jeżeli tak samo jak pojawia się nam podczas ćwiczeń fizycznych, aktywności fizycznej jakaś tam muskulatura, oczywiście u kobiet ona nie jest taka jak u mężczyzn, no ale wiadomo, robi się bardziej zarysowana sylwetka, tak samo jest na twarzy. Możemy sobie rozbudować niektóre partie mięśni, co przekłada się na to, że twarz może troszeczkę wyglądać lepiej. Oczywiście to nie jest tak, byśmy poszły na wolumetrię i nagle z pyzatej busi zrobimy sobie idealnie trójkątną czy owalną. No aż tak, to nie. Nie zrobimy sobie również męskiej szczeny. Ale troszeczkę, żeby poprawić ten wygląd skóry, tak. Ale chciałabym też zwrócić Waszą uwagę, żeby być ostrożnym, bo nieprawidłowo wykonywane ćwiczenia w nieodpowiedni sposób no mogą przynieść więcej szkody niż pożytku, bo można sobie po prostu skórę ponaciągać i będzie po prostu wyglądała gorzej. No i wiecie, z naciągniętą skórą, no to co już zrobicie? No nic się wtedy nie zrobi, tylko lifting twarzy. Więc naprawdę korzystaj z jakichś sprawdzonych ćwiczeń pod kątem osoby doświadczonej, pod okiem osoby doświadczonej wykonywać. Nie robić tego tak na odwal się, na odpieprz się. Tak samo jak ćwiczymy i trzeba wykonywać ćwiczenia fizyczne, aktywności na przykład na siłowni poprawnie, żeby nie doznać kontuzji. Tak samo jeżeli chodzi o ćwiczenie twarzy. Po prostu trzeba to robić z rozwagą, do tego tak właśnie podchodzić, a nie na pół gwizdka. Więc tutaj chciałabym na to Wam zwrócić uwagę, żeby zachować ostrożność, ale jak najbardziej jest to skuteczne. Kwestia oczywiście też tego, że w momencie kiedy zaprzestajemy ćwiczeń, no wszystko wraca do stanu sprzed. Tak samo jak z ćwiczeniami fizycznymi ciała. Jak przestajemy ćwiczyć, wszystko wraca. Dobra, i teraz jeszcze wracam do tej brązowej paletki i jeszcze sobie troszeczkę pogłębię sam zewnętrzny kącik przy pomocy tego cienia. Przejdę teraz do tego właśnie pięknego różowego odcienia, w którym ostatnio się zakochałam. Jego sobie nałożę na całą ruchomą powiekę. Bardzo ładnie wygląda na twarzy. Nie jest to taki bardzo, bardzo chłodny róż, chociaż tutaj się tak może w opakowaniu wydawać, ale jednak na powiece jest taki z rozwagą, jest taki wyważony. On jest chłodny, ale jednak uważam, że będzie pasował wielu karnacjom, wielu odcieniom, bo nie jest taki aż przesadnie chłodny. Dobrze, nałożę sobie ten cień. Zrobię kreskę, bo przy kresce muszę być skupiona i do Was wrócę. W ogóle jak nakładam ten cień, to sobie tak trochę tutaj to wyciągam, żeby jeszcze bardziej jakby zaznaczyć to, że tak to oko do góry wyciągam. Dobra, zaraz do Was wracam. I jeszcze zanim zrobię kreskę, to postanowiłam, że przy pomocy tego ciemnego brązu, tak, on mi będzie tutaj najbardziej pasował z tych paletek, przy pomocy tego ciemnego brązu ja jeszcze bardziej zaznaczę sobie tutaj tą górną powiekę i to przejście, nie chcę powiedzieć, że to taki cut crease, ale coś imitujące. Zaraz wracam. No, od razu człowiek inaczej wygląda, jak jest oko zrobione. Więc tak, jeżeli chodzi o to, co użyłam, to eyeliner Cooler Caramel wersja bio i tusz do rzęs Vibo Queen Size. Natomiast teraz myślę, że jeszcze sobie troszeczkę tutaj dociągnę cień. Przy pomocy z tej brązowej paletki tego brązu, najciemniejszego, żeby tak połączyć wszystko ładnie z eyelinerem. I oczko skończone, przejdźmy do makijażu twarzy. W ogóle cały czas jest z nami Tosiaczek, natomiast nie dała się przekonać do tego, żeby położyć się w jakimś takim miejscu, żeby być bardziej widoczną, niestety. Dobra, przechodzimy do makijażu twarzy i najpierw użyję Daily Light, baza pod makijaż, esencja nawilżająca z Senkary. I rzadko u mnie widywałyście tą bazę, ale sądzę, że warto o niej wspomnieć, bo ona jest bardzo fajną opcją dla osób, które mają skóry właśnie tłuste, mieszane, problem z utrzymywaniem się makijażu, bo ona bardzo ładnie przedłuża świeżość makijażu, trwałość. Mam wrażenie, że skóra znacznie mniej się przetłuszcza, chociaż ja mam cerę normalną i nawet nie muszę nakładać bazy i zazwyczaj u mnie makijaż wygląda dobrze. Natomiast jakby nie jest to po prostu baza, której konkretnie ja potrzebuję,
Dlatego wolę inne i dlatego ona u mnie się rzadko pojawia, ale jak ja sobie ją testowałam, żeby coś Wam na jej temat powiedzieć, to ewidentnie widzę, że jest to baza, która rzeczywiście utrwala ten makijaż, przedłuża jego trwałość i to, że mniej się skóra wyświeca, przetłuszcza, też takie coś zaobserwowałam. No ale myślę, że to też te z Was, które mają taki problem, musiałyby się jeszcze zorientować wśród opinii innych osób, bo no ja nie mam problemu z przetłuszczaniem, to takie sporadyczne jakieś tam sytuacje, zwłaszcza w okresie letnim, no ale chciałabym Wam jeszcze raz właśnie powiedzieć, ojej, lampka mi się materia wyczerpała, zaraz sobie poprawię, żeby się doświetlić też z tej strony. Okej. Dobra, naprawię lampę i zaraz do Was wracam. Wiecie, miałam takiego kolegę w gimnazjum, który mawiał, że co za idiota wymyślił kable, gdyby nie on, to w tym momencie wszystko byłoby bezprzewodowe. Zawsze się dziwiłam, kiedy on tak narzekał, bo o co mu chodzi, a teraz jak ja z tym całym sprzętem i wszystko mam popodpinać, to krew mnie zalewa właśnie przy tych kablach. I uwierzcie, ile razy ja niechcący podczas nagrywania filmów nadepnęłam na jakiś kabel, zaplątałam się i wszystko mi runęło. Także... Również jestem za tym, żeby wszystko było bezprzewodowe. Dobra, przechodzimy do podkładu. Będzie to Felica w tym nowym odcieniu 133. Jeżeli jeszcze nie słyszałyście, to pokrótce Wam scharakteryzuję ten podkładzik. To jest mój ulubiony podkład, zdecydowanie. Ma bardzo mocne krycie, przez co ja go nie muszę dużo nakładać i on mi wystarcza na bardzo, bardzo długi czas. I do niedawna były dostępne tylko i wyłącznie dwa odcienie, z czego jaśniejszy był dla mnie zbyt jasny nawet w zimie, bo to jest taki, no mogłabym powiedzieć, ten najjaśniejszy, że no jak ktoś jest bladziochem, to myślę, że może spróbować, a nuż się okaże, że będzie pasowało. Natomiast ciemniejszy był dla mnie spoko na taki okres letni, jak już miałam całkiem mocną opaleniznę. Brakowało mi czegoś przejściowego i z tego co wiem, nie tylko mi, bo słyszałam dużo opinii od dziewczyn, że brakuje takiego odcienia przejściowego, no i Felica wypuściła, to jest numer 133 i to jest właśnie taki piękny przejściowy odcień. Zaraz zresztą same zobaczycie, ja go malutko nakładam, a on tak pięknie ujednolica skórę, w ogóle ona wtedy tak pięknie pracuje, tak pięknie odbija światło, totalnie mój ulubieniec. I wiecie co ja w tym momencie robię, jak testuję jakiś inny podkład, to z automatu porównuję go do Felicei. Bo dla mnie Felica jest numerem 1, no i słuchajcie, jest dostępna w Hebe na promce za 40 zł, normalnie za 50, więc też nie jest to jakiś bardzo wygórowany wydatek. I nawet jedna obserwatorka mi kiedyś napisała, że ma porównanie Felicei i Estée Lauder Double Wear i powiedziała, że jeżeli chodzi o poziom krycia, utrzymywanie się, to ona jest tak samo z obu zadowolona, no a Felica ma naturalny skład. Więc dla mnie to było najlepsze podsumowanie, że kosmetyki, niezależnie czy naturalne, konwencjonalne, każdy makijaż może być trwały, ładnie wyglądający, mocno kryjący. To, że kosmetyk jest naturalny, to nie znaczy, że on będzie w jakiś sposób gorszy. Kwestia formuły, dopracowania, producenci niech się wzbijają na wyżyny swoich możliwości, nie? No, ale super, po prostu pięknie ten podkład wygląda. I kolejne pytanie, jakie dostałam, to jest pielęgnacja na każdą kieszeń, czyli 10 ulubionych i tanich, delikatnych myjadeł do twarzy. I ja sobie tutaj wyszczególniłam w sumie ponad 15, bo z samego Sylveco kosmetyków myjących do twarzy, takich do drugiego etapu oczyszczania, wyszczególniłam 9, a gdzie jeszcze demakijaż w sumie, nie? Także przyznam szczerze, że jeżeli chodzi o Sylveco, Sylveco ma całkiem przystępną półkę cenową, zwłaszcza jeżeli chodzi o ich kosmetyki myjące, więc samego nawet Sylveco można sobie skomponować bardzo szeroką gamę kosmetyków do pielęgnacji. Także akurat wyszczególnie, pozwolę sobie przeczytać, bo sobie to wszystko zapisałam. Żel do mycia twarzy Biolaven, odżywczy wianek do mycia twarzy żel, emulsja nawilżająca i łagodząca z wianka, mleczko nawilżające, odżywcze oraz rewitalizujące z wianka, a także arnikowe mleczko z Sylveco, pianka do mycia twarzy Sylveco, galaretka Soraya Just Glow, żel do mycia twarzy Soraya Plante, emulsja myjąca do twarzy White Agafia, mleczko Marie Lubio, to jest w Hebe dostępne, bo nie każdy słyszał o tej serii. Pianki, żele Eco Laboratorium, więc naprawdę jest tych kosmetyków bardzo, bardzo dużo. O, i teraz jeszcze mi szło do głowy, zapomniałam o tym wspomnieć, emulsja z Eco Laboratorium. W ogóle jak ona pięknie pachniała, takim świeżym praniem. Wersja do cery suchej ma wzorowy dla mnie skład, też używałam, też była bardzo fajna. A teraz będziemy używać pudru Doll Skin.
z Vibo. Ja kupiłam ten puder, bo zaciekawiło mnie opakowanie. Był wcześniej dostępny tylko z różową zakrętką Vibo Mood i to był totalnie mój ulubiony puder. Zużyłam nie jedno opakowanie, co samo o czymś świadczy. No i że chyba jest wycofany ten Vibo Mood, więc stwierdziłam, ten ma podobne opakowanie, też ma naturalny skład, chociaż inny, ale stwierdziłam, dobra, zobaczymy, spróbujemy. Powiem Wam tak, do filmu wygląda spoko, bo całkiem ładnie tą skórę matowi już przy niewielkiej ilości, ale przy noszeniu go cały dzień gdzieś tam włazi mi wtedy podkład w zmarszczki. On się ciastkuje, on się waży, on po prostu nie leży ładnie na skórze przy takim długotrwałym noszeniu w ciągu dnia. Po prostu im skóra bardziej pracuje, tym ten puder gdzieś coś się z nim dzieje. Wprawdzie on jest przeznaczony do bakingu, a jak widzicie, ja go używam tak właśnie typowo w formie pudru. Natomiast tamten Vibo Mood, ja również, on był taki sam, że miał być niby do bakingu, ale ja go używałam jak pędzlem po prostu. I tamten jednak mi się spisywał. Ten może gdybym go robiła baking, może wtedy byłoby, wiecie, lepsze odczucie i lepiej by u mnie wyglądał. Jeszcze widzę, że sobie tutaj chyba muszę trochę poprawić tym różem. Więc uważam, że być może jeżeli chodzi o baking, on by wyglądał lepiej, ale ja nie przepadam za bakingiem, bo no nie mam skóry tłustej, więc wtedy moja skóra jednak gdzieś tam wygląda na taką zmęczoną, więc to nie jest dla mnie. Okej. Dobra, to przechodzimy do konturu, znaczy konturu. Z rozświetlaczem jakimś się pobawmy i mam tutaj właśnie również dwie palety z Felicei. Już Wam je pokażę. Ja Wam we vlogmasach pokazywałam, ale tu myślę, że jest lepsze oświetlenie. O, może tak Wam tutaj pokażę. Jedna jest taka jakby ciut do jaśniejszej karnacji albo chłodniejszej karnacji, bo jeżeli chodzi o rozświetlacz, on jest taki szampański. Ten jest takimi bardziej złotawymi drobinkami, ale nie jest taki typowo chamsko-żółty. Ale jednak gdzieś bardziej jest cieplejszy. No i widać po różu, że tu jest jednak pomarańczowy. Tu jest typowo chłodny, chłodny róż. No, ja jestem fanką rozświetlaczy, więcej nie konturuję twarzy, więc tak też zrobię dzisiaj, bo nawet robiłam próbę, używałam sobie tego różu i bronzera, żeby zobaczyć, jak to wygląda na twarzy, ale gdzieś ja po prostu siebie sama przestałam lubić z mocnym konturem, więc tylko rozświetlenie. I kolejne pytanie, jakie zabiegi najlepiej zadziałają na jędrność i owal twarzy? Moje drogie, mezoterapia i głowa. W obecnych czasach nie ma zabiegu, ani nie ma tym bardziej kosmetyku, który byłby lepszy od mezoterapii igłowej, najbardziej klasycznego rodzaju mezoterapii, i dlatego sama chodzę na mezoterapię. Jeżeli chodzi właśnie o to, żeby napiąć tą skórę, troszkę ją unieść, poprawić ten owal twarzy, ale tak, w taki sposób, wiecie, nie wypełniać tą skórę, tylko poprawić swój własny owal, przywrócić sprzed kilku lat owal twarzy. Mezoterapia. Nic Wam tego lepiej nie zrobi, nic. A tym bardziej żaden kosmetyk, bo to kosmetyk po prostu nie działa aż na takie głębokie struktury w skórze i nie działa tak silnie jak wtedy, kiedy przy pomocy mezoterapii preparat, substancje aktywne wprowadzimy sobie bezpośrednio tak głęboko do skóry, jak tego potrzebujemy. Myślę, że jeżeli chodzi o kwestię owalu twarzy, no to jeszcze wolumetria, tak? Czyli typowo wypełnianie tego, co chcemy wypełnić. Wolumetria to jest wypełnianie przy pomocy na przykład kwasu hialuronowego najczęściej i wypełniać co można. Kości jarzmowe, żeby właśnie bardziej tutaj ta skóra była... skóra. Żeby ta twarz właśnie tutaj była troszkę uniesiona. Bródkę. Nawet jeżeli ktoś ma na przykład takie zagłębienie, to można to ładnie sobie, wiecie, taki dołeczek w bródce, można to też sobie wypełnić, ale też można bardziej do szpica i właśnie wtedy robi nam się z twarzy takie ładne V i to jest jakby podstawowa wolumetria, ale poza tą podstawą można również między innymi żuchwę sobie wymodelować, żeby właśnie ona nie była taka jak u mnie tutaj, że nic nie ma, jest szyja i od razu twarz, tylko właśnie, żeby ten kontur tutaj był bardziej zaznaczony. Mi się ten kontur poprawił od kiedy chodzę na mezoterapię, ale i tak nie jest to efekt dla mnie no, satysfakcjonujący, więc jeżeli zależy Wam na takiej ładnej tutaj żuchwie, no to również tutaj wolumetria, jeżeli chodzi o żuchwę. Wolumetrią wypełnia się również zmarszczki nosowo-wargowe, linie marionetki, jeżeli ktoś ma. No i w ten sposób, czasem skronie, jeżeli ktoś ma takie zagłębienie przy skroniach, też można wypełnić.
bardzo się cieszę, że zrobiłam makijaż permanentny brwi, ponieważ w tym momencie nie potrzebuję już się z tym męczyć, a zawsze mam brwi idealne, totalnie człowiek inaczej wygląda ze zrobionymi brwiami. I teraz, moje drogie, ja sobie przejdę do nałożenia pomadki i odpowiem na Wasze ostatnie pytanie. Pomadka to jest Cooler Caramel 288 i to jest piękny odcień czerwieni, ponieważ to jest taka zgaszona czerwień, taka bardziej chłodna, nie taka rażąca, żywiołowa, czerwona, bardzo taka świąteczna, tylko taka ciut bardziej stonowana. Zaraz ją użyję i wracam do Was. I tak prezentuje się skończony makijaż. Nie wiem, czy trochę nie zaszalałam nadmiernie z tą czerwoną pomadką, no ale jest zima i to jest idealny okres na noszenie czerwonych pomadek, a mam taki niedosyt przez to, że cały czas jak wychodzę na zewnątrz, no to maseczka, 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 maseczka. Muszę sobie chociaż to tak na filmach odbić. I ostatnie pytanie, które tutaj dzisiaj chciałabym odpowiedzieć na nie. Zewnętrzne kąciki oczu i skóra pod oczami. Jak pielęgnować i ratować suchą skórę? Więc przede wszystkim tutaj bym podpowiedziała, że dobór odpowiedniego kosmetyku. Ponieważ jeżeli chodzi o okolice oka, to bardzo ważne jest, żeby dobierać kosmetyki takie, które mimo wszystko będą się wchłaniać albo po wchłonięciu zostawiać tylko lekką, taką bardziej kremową, aksamitną warstwę, niekoniecznie tłustą. Jest to zalecane z tego względu, że na okolicy oka bardzo łatwo o zaczopowanie uść gruczołów łojowych i nie powstają na okolicy oka nam wypryski, tylko prosaki. A prosak to już jest taka zmiana, którą niestety nie jesteśmy w stanie sami sobie z nią poradzić, ona nie znika, tylko trzeba ją nakłuć i wycisnąć. Wiadomo, że oko to jest wrażliwa okolica, nie robimy tego sami, tylko idziemy do dermatologa, więc jest tym po prostu trochę zachodu. Prosak nie jest niczym złym, ale stanowi defekt kosmetyczny i w przypadku prosaków po prostu łatwiej jest zapobiegać niż później leczyć. Więc tutaj proponuję, żeby stosować takie kremy, które będą miały odpowiednio treściwą formułę, żeby dać nam komfortowe uczucie nawilżenia, ale jednocześnie, żeby nie powodowały pozostawiania jakiejś bardzo tłustej warstwy, żeby nie doszło do powstawania prosaków. Oczywiście kwestia jest też indywidualna, u kogo te prosaki powstaną, u kogoś nie powstaną, więc też obserwować, jak skóra reaguje na dany kosmetyk. No a czy ewentualnie oleje można byłoby stosować na taką okolicę oka? Myślę, że to też jest kwestia bardzo względna, bo jak powiedziałyśmy sobie wcześniej przy okazji suchej skóry, a sucha skóra bardzo często występuje właśnie w okolicy oczu, taka skóra wypija olej. Więc jeżeli masz rzeczywiście suchą skórę w okolicach oczu, nie odwodnioną, tylko suchą, to ona nawet olej czy masło będzie wypijać. I wtedy nie widzę przeciwwskazań, jeżeli nawet olej Ci się wchłania, no to stosuj, bo najwyraźniej Twoja skóra tego potrzebuje. I raczej tam wtedy ryzyko jakiejś komedogenności jest znikome, ale tak jak mówię, wszystko obserwować, dobierać do swojej skóry. Oczywiście okolice oka warto pielęgnować tak jak skórę twarzy, czyli dwa razy w tygodniu nałożyć jakieś serum. Albo są sera, które są dedykowane na okolice oczu i wiem, że Lynia ma coś takiego. Również na przykład odżywka na zmarszczki z Liren Eco... Nie Eco Power. Liren Jestem Eco? W Rossmanie, zielone opakowanie, odżywka na zmarszczki, znajdziecie. Natomiast można również właśnie przy pomocy olejów wzbogacać sobie pielęgnację, czyli mieć swój ulubiony krem pod oczy, a dwa razy w tygodniu nałożyć pod ten krem po kropelce oleju. To jest o tyle fajna metoda, że kiedy olej nakładamy pod krem, to ten krem powoduje emulgację oleju i lepiej się to wszystko wchłania, więc ryzyko komedogenności jest jeszcze mniejsze. Cały film macie u mnie na kanale, czy nakładać krem na olej, czy olej na krem. Można obie metody, tylko mają wtedy różne działanie i dają różne efekty. Więc tam odsyłam, jeżeli chcecie posłuchać więcej. Natomiast myślę, że jeżeli chodzi zwłaszcza o okolice oka, żeby dostarczyć troszkę więcej tych emolientów, a jednocześnie, żeby pamiętać o tym, żeby tej skóry nie zapchać, to właśnie stosowanie pod krem jest wtedy bardzo ciekawą opcją. Poza tym poleciłabym zwrócić uwagę na to, jakie kosmetyki na te okolice oka stosujesz. Bo być może używasz jakieś bazy pod makijaż, które niestety naruszają barierę hydrolipidową skóry, przez co jest efekt wysuszenia. Być może używasz jakieś odżywki do rzęs, która może mieć właściwości drażniące i na przykład ta odżywka migruje, albo po prostu Twoja skóra oka źle reaguje właśnie na tę odżywkę i w taki sposób, że nie tylko w obrębie, gdzie tą odżywkę nakładasz, dochodzi do takiej reakcji podrażnieniowej, tylko właśnie, która się objawia suchością, tylko właśnie również gdzieś na większej partii powiek.
Także to też może być. Co ja sobie również tutaj zapisałam? Ach tak, picie odpowiedniej ilości wody to jest podstawa, ale warto o tym wspomnieć, bo kosmetyki tylko hamują utratę wody z naskórka lub wiążą wodę w naskórku, ale nie wtłaczają tej wody do naskórka, dlatego picie odpowiednich ilości wody tak. Myślę, że odwodnienie na okolicy oka bardzo szybko widać, bo skóra w okolicy oczu jest bardzo cienka, delikatna i najszybciej reaguje też na odwodnienie, a także mimo wszystko, jeżeli pielęgnujesz tą skórę właśnie w odpowiedni sposób, jesteś pewna tej pielęgnacji, że wszystko jest ok, a problem jest badania. Może się okazać, że to jest początek jakiejś dermatozy, być może atopia, być może właśnie jakieś łojotkowe zapalenie skóry albo jakaś łuszczyca, egzema. Warto, żeby to jednak mimo wszystko jakiś lekarz obejrzał, zobaczył, co się dzieje, więc tutaj zachęcam również, żeby mieć baczność, być czujnym i sprawdzić to u specjalisty. Więc to tyle, jeżeli chodzi o ten czat make-up. Jestem ciekawa, czy miałyście coś z Felicei? Jak Wam się spisują te kosmetyki? Dajcie mi koniecznie znać i widzimy się w kolejnym filmie już niebawem. Do zobaczenia, cześć!